Witam agencji serdecznie w tym bardzo sentymentalnym dla mnie filmie. Jest to recenzja gry, która stała się prawdziwą legendą w swojej dziedzinie, przygodówek. Kiedy już większość przygodówek chyliła się ku upadkowi, nagle spod ziemi ze studiem, z właściwie wydawcą, który jest tutaj, Square Enix, wyłonił się Life is Strange. I w czasie, kiedy Telltale miało coraz większe problemy z Walking Dead, to Life is Strange wystrzeliło w niebo z niebotyczną siłą i do dzisiaj tak naprawdę zostaje jedną z gier praktycznie legendarnych. Podzielona pięcioepizodyczna gierka jest jedną z najbardziej niezwykłych. Kilka z takich prequeli pokroju Before the Storm oraz tego oraz taki jeden epizodyczny jeszcze dodatek do dwójki, sama dwójka też bodajże pięcioepizodyczna, no i teraz True Colors, no i przyszłe Life is Strange, no i remaster oczywiście, który trzeba mieć na uwadze. W każdym bądź razie w lutym 2022 widzimy następny Life is Strange, dlatego pomyślałem, że jeszcze teraz w styczniu postaramy się zrobić recenzję prawdziwego, oryginalnego Life is Strange'a, który pod wieloma względami przecierał swoje szlaki, mimo że pierwsze Telltale zrobiło już wcześniej tego typu gierkę, no to jednak Life is Strange przetarło szlaki na nowo. Poszło po trupach tej gry. Gra jest więc fabularnie osadzona w Arcadia Bay. Jest to miejsce bardzo ciekawe, rządzone przez rodzinę Prescottów, które jest w latach świetności, ale jednak rodzina Prescottów jest bardzo mocno skorumpowana. Dbają tylko o własne interesy, ich synek Nathan jest bardzo nadpobudliwy i niebezpieczny dla otoczenia, w którym sam się znajduje. No i naszą bohaterką jest Max Caulfield i to chyba jedna z najlepszych postaci napisanych w całej grze,
jaki jedna z lepszych ogólnie postaci w samych grach wideo. Łatwo możemy się do niej upodabniać, jak i też do kilku innych postaci. I kiedy na przykład nie uda nam się kogoś uratować, to jest nam bardzo, że tak powiem, smutno. I w przeciwieństwie do takiego Walking Dead, kiedy jest możliwość, aby niektóre sceny łatwo przewidzieć, jak coś zrobić, to w Life is Strange macie coś takiego, że fabuła jest tak pokręcona i tak niezwykła, że możecie być zaskoczeni, jaki efekt tak naprawdę uzyskacie. Wszystko sprowadza się jednak do jednego wyboru pod koniec gry, który, wierzcie mi lub nie, tylko na papierze wygląda łatwo, ale jest jednocześnie, powiedzmy, to, jak was odbierają dane postacie, jest zależne od tego, co w poszczególnej nitce fabuły zrobiliście. I możecie mieć albo grę łatwiejszą, albo wręcz trudniejszą, ale to wszystko zależy od waszych wyborów. No to teraz, skoro fabułę mamy omówioną na tyle, żeby uniknąć spoilerów, to możemy powiedzieć coś o bohaterach. Tych jest wielu, ale najważniejsi bohaterowie to tak. Jest to Mark Jefferson, właśnie Nathan Prescott, Chloe Price, Max Caulfield, David Madsen, i chyba bodajże warto też wspomnieć o Kate Marsh. Zacznijmy sobie od Max Caulfield, czyli głównej bohaterki. Jej rodzice wyjechali do Seattle razem z nią lata wcześniej. Wróciła do Arcadia Bay, żeby studiować fotografię. Los spotkał napadaczy na jej drogę Chloe, która znajdowszy się w bezpośrednim niebezpieczeństwie, wyzwoliła w Max, można powiedzieć, siłę, która w niej drzemała, moce, które miała w sobie. Max ma wizję ogromnego tornada w Arcadia Bay i ta wizja towarzyszy jej właściwie od samego początku. No i Max stara się, żeby powstrzymać to tornado, a da się to zrobić, mniej więcej. W przypadku tornada, które widzimy też w zwiastunie teraz, który leci w tle, jestem pewien, że wielu z was będzie starało się uniknąć tego owego tornada. Coś mi przerwało. Po prostu uratować wszystkich. Ale no, wiecie, uratowanie wszystkich jest bardzo ciężkie. A jeżeli wybierzecie źle pod koniec gry, to wszystkich zabijecie. Teraz druga postać, czyli Chloe Price. A właśnie, nie powiedzieliśmy o charakterze Max. Max jest spokojna, taka trochę, można by powiedzieć, nieśmiała. I tak naprawdę bardzo możemy się z nią utożsamiać. Wielu może się utożsamić z Max Caulfield, ponieważ Max jest taka bardzo ludzka. Drugą bohaterką jest Chloe Price. Jest to totalne odbicie lustrza, totalnie inna postać niż Max. Mimo iż jest ona najlepszą jej przyjaciółką, jest bardzo, no jest o wiele bardziej impulsywna. Działa pod wpływem chwili. Żyje chwilą, jest wychillowana mocno i to myślę w nadmiarze. Oraz no jest. No, bywa, że przejdzie ona z chwili takiego totalnego chillu do totalnego wybuchu gniewu. No i można powiedzieć, że jest ona dość wybuchowa. W przypadku Chloe możemy powiedzieć, że jest bardzo oddaną, lojalną przyjaciółką. Nigdy by nie zdradziła Max i tak naprawdę bardzo, bardzo jej szkoda było, gdy Max w tej grze cierpiała.
Więc tutaj. Ale Chloe ma jeszcze jedną cechę, za którą ją bardzo będziemy się śmiali z tego, jaka ta gra jest. Jest to postać, która najczęściej ginie w każdej osi czasu tej gry. Następną postacią jest Mac Jefferson. O nim nie będę się rozwodził długo, bo jest to bardzo ciekawa postać, ale powiem wam tak. Każdy z nas może mieć swoją zasłonę. Zasłona Marka Jeffersona jest bardzo mocna. Miły, pomocny nauczyciel, który oddałby wszystko, by pomóc swoim uczniom. Ale trzeba by na pewno. O tym się przekonajcie, grając samą grę. Nathan P. Scott teraz. Nathan jest osobą, której najchętniej byśmy złożyczyli, ale uwierzcie mi, że pod koniec gry bardzo dużo możecie zmienić o nim zdanie. Nathan jest bardzo wybuchowy, opryskliwy, uważa się za pana tej szkoły, do której chodzi Max, i tak na dobrą sprawę przeciwstawienie się Max i bunt przeciwko Nathanowi jest pierwszym tak naprawdę zrywem ludzi z Arkadia B, z tej szkoły, żeby po prostu przeciwstawić się tyranii Nathana. Następną postacią jest David Madsen. Ostry ojczym Crowley, który poświęcił lata w armii, i możemy powiedzieć, że jest to jednak opiekuńczy, ale jednak przesadnie ostrożny facet. Ale jego ostrożność możecie bardzo różnie interpretować. Z kolei, co teraz? Kogo teraz mamy? No i tak, no i docieramy do Kate Marsh. Widzimy ją w dwóch epizodach, po czym pojawia się nagle w czwórce. Czemu? Dowiecie się w samej grze. Jeśli chodzi o Kate, ciepła, miła osoba, która w każdym widzi dobro. Niesłusznie nękana, wspierana przez Max. Osoba, która naprawdę wszystkim by dobrze życzyła. I teraz zatrzymajmy się, zanim przejdziemy do klimatu, bo do strachu nie ma po co, bo nie ma, jest to horror. Zastanówmy się, jaką grą jest Life is Strange. Life is Strange jest grą przygodową. Czymś, co musimy wziąć na logikę, ale też przygoda, nie? To cudowna gra, że tak powiem. No i klimat. Klimat pięknej miejscowości przeplatany horrorystycznym nową wizją Max o tornadzie. Przeciwko któremu w końcu staniemy. Ale zanim to nastąpi, czeka nas bardzo dużo wyborów. Wybory w tej grze grają naprawdę mocną rolę i wpływają na rozgrywkę. To nie jest gra, w której na przykład w Walking Dead macie coś takiego, że tylko cztery wybory miały jakiekolwiek znaczenie. Wszystko inne nie miało znaczenia. To nie jest gra tego typu. To jest gra, która działa na trochę innych zasadach. Ale o tym radzę przekonać się samemu. Ja osobiście nie żałuję, że zagrałem w tą grę i wystawiam jej. No i właśnie, gra aktorska też oddaje dużo tego, jak są bohaterki, bohaterowie w ogóle tej gry. Więc tutaj jak najbardziej też na plus. Wielu powiedziało, że darzę Life is Strange sentymentem i dlatego jest 10 na 10, ale pomyślmy o tym w ten sposób, że fabuła jest super, gra aktorska również, bohaterowie bardzo charyzmatyczni, możemy łatwo ich zapamiętywać na długie lata, a i do Life is Strange na powtórne, inne zakończenie, jak i też różne warianty tego, jak gra będzie nas traktować, warto ją przechodzić wielokrotnie. I oczywiście pora na reklamę. Polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej, książek Katarzyny Klio-Gucewicz, w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy oraz Drżenia Lat. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, konstruktywny komentarz, followa na Instagramie i Twitchu. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!
sunshine for everyone, but as far as I know.